Wisie do żywia jest napisane tak. Grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie zwiódł. On nie działał, póki nie przyszła jakaś forma prawa. On był słaby. Błąd był słaby, dopóki jakaś grupa społeczna nie określiła, że ten błąd jest ważny. Na czym rzecz polega? To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Prawo Boże, prawo Synaju nadało siłę grzechowi. To ono nadało mu siłę. Nie dlatego, że ono było złe, tylko że w ten sposób grzech użył tego, aby się rozmnożyć. Grzech to jest błąd. Błąd jest niewidzialny, póki nie nada się temu rangi. Rozumiecie? Błąd jest niewidzialny, nieodczytywalny. W związku z tym albo jest w ogóle nieszkodliwy, albo jest szkodliwy w minimalnym stopniu. Ale jeśli się go rozdmucha, rozkręci się koniunkturę prawa wokół tego, to zaczyna się dym. Taki dym mamy w naszym kraju. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że pewien błąd został obwarowany prawnie. Dlaczego o tym chcę wam mówić? Żebyście też mieli głębokie zrozumienie tego, co się dzieje wokół nas, a też żebyście zobaczyli, że to jest coś, co się generalnie dzieje w życiu. Kiedy tylko następuje pewnego rodzaju nakaz, nacisk, to grzech się nie wycofa, tylko się rozmnoży. Wiecie, ja lata siedziałem w więzieniu i ja nie słyszałem w celach, w których siedziałem, żeby ci ludzie mówili o tym, jacy oni teraz będą dobrzy. Tam w tych celach powstawały kolejne plany napadów i przestępstw. Rozumiecie? W tych celach to się tworzyło. Tam się zawiązywały grupy przestępcze. Mówię wam o tym dlatego, żebyście zrozumieli, jak też wygląda osobista walka z błędem. Walczysz z jakimś błędem w swoim życiu. Nie przez to, że zaczynasz się poniżać i krzyczeć nad samym sobą, że tak robić ci nie wolno. Im więcej będziesz krzyczał, że tak ci robić nie wolno, tym większą będziesz miał trudność z wyjściem z tego grzechu. Rozumiesz to? Im bardziej będziesz krzyczał, że ci nie wolno, im bardziej będziesz przysięgał na wszystkie świętości, że już tego nie zrobisz, im bardziej będziesz krzyczał do Boga, że już nigdy w ten sposób nie postąpię. Rozumiesz, o co chodzi? Tym bardziej będziesz miał nacisk tego problemu na twoją głowę. Bo tak to działa. Tak to działa. A łaska działa inaczej. Łaska działa w ten sposób, że przychodzi się do Boga i mówi się tak. Jestem w tym kotle. I nie jestem w stanie z niego wyjść. Ale wiem, że ty, który jesteś we mnie, jesteś większy niż ten cały kotel. I teraz ogłaszam, że to ty, który jesteś we mnie, uderzasz mocą swoją w to, co jest problemem moim. To ty przełóż ciężar na niego, na tego, który jest w tobie, na tego, który jest większy niż ten system, większy niż grzech. Przełóż siłę sprawa na prawodawcę. Ja tak zrobiłem w swoim życiu i zostałem wyswobodzony. Zrób dziś taką rzecz, jak będziesz uwielbiał Boga. Stań realnie na łasce. To Jego siła zniweczy każdy błąd. Ty musisz na to pozwolić. Zgódź się z tym. Ojcze, wywyższamy Ciebie za to, że właśnie tak jest. Że Twoje słowa są wierne. Że one nigdy się nie zmieniają. Że Twoje słowa, one raz wypowiedziane, pracują i będą pracować. Wywyższamy Ciebie. Chwała Ci. Alleluja. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Jedyny święty Boże nas. Oto tylko.
swoim życiu. Alleluja! A korokole Jezus! Święty! Ufam Jego! Yeah.
Thank you.
prawdzie. Ojca i Syna. Ja bez kabrana, to nie jest żaden kraj. Czas dobry, czas święty. Święty wśród nas, po wszelki czas. Ramię, ramię, odpłyniemy razem. Pracując ten świat, Jeszua i ja. Ja bez kabrana, to nie jest żaden kraj. Święty wśród nas, jest po wszelki czas. Thank you.
Sprawiedliwieni i przez baranka krew.
łaską sprawiedliwieni i przez baranka krew łaską zbawieni jesteśmy, z łaski możemy tu stać, łaską sprawiedliwieni. Twoje kwiaty.
zbawiła mnie. Twoja krew zbawiła mnie. Płynie Tobie, dziękczynienie, to
przypłynie to wie. Thank you.
Zaszedłeś bardzo daleko. Ale chcę, żebyś szedł dalej. Chcę, żebyś nie zostawał w miejscu, w którym jesteś. Chcę, żebyś szedł dalej. Zrobiłem ci moją pieczęć na czole. Żebyś był widoczny. Żeby wszyscy cię rozpoznawali. Chcę, żebyś szedł dalej. Chcę, żebyś szedł dalej. Pasaka de la paca da sede, de la parada de 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 sede, de
Trzy razy.
Prorok się zagniewał i powiedział, czemu tylko trzy razy uderzyłeś? Czemu tylko trzy razy? Czemu tylko trzy razy? Gdybyś uderzył 4, 5, to każde uderzenie by było prorokstwem dla jednego zwycięstwa. Bóg dziś mówi do ciebie, nie bądź w małym. Nie zniechęcaj się. Uderzaj, 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 bo tam, gdzie twoja noga stanie, tam będzie oddana tobie ziemia. Habata saka talara mahewany na telomo kobororo mononoso kodoloro se elola parare dere 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 dere
Potrzebuję Cię, jesteś moim Bogiem.
Yeah.
jesteś godzien czci. Bogiem pokoju. I dziękuję, dałeś nam spokojną.
wywyższamy. Wywyższamy. Спокойно, без мощи этой любви.